Hello, witam Was serdecznie. Hello, hello. Na naszym spotkaniu, na naszym czwartku od serca, dzisiaj nadaję tylko z Instagrama. Facebook nie chciał do końca współpracować, więc dzisiaj mamy z Instagrama spotkanie. Poczekam chwilkę, aż do mnie dołączycie. Ja popijam dużo różnych rzeczy. Mam dwie herbatki. Tutaj mam, nie widzicie, ale z cytrynką, z imbirem. Tutaj mam herbatkę taką rozgrzewającą. Cześć Gabrysia, hello, witam. Tutaj mam z takim, z przesłaniem. Cześć, cześć Patrycja, cześć dziewczyny. Fajnie, że jesteście na naszym czwartku od serca dzisiejszym. Cześć Konrad, ciebie też miło widzieć. Cześć. Mrs. Appetite, hello! Fajnie, że dołączacie. Tutaj przesłanie na tej herbatce dzisiejszej. Wait, where there is love, there is no question. Och, jakie to proste i rezonuje, słuchajcie, z tym. No, hej, hej, hej! Mlesiak, witaj! Rezonuje z tym, o czym dzisiaj chciałabym z Wami pogadać na tym naszym dzisiejszym czwartku od serca. Czyli o właśnie zaufaniu i o takiej wewnętrznej pewności. I to jest totalnie przypadek, synchroniczność. Where there is love, there is no question. Cześć Monia! Zanim zacznę swoją, nie jakąś super długą dzisiaj, ale gadaninkę, opowieść o tym zaufaniu, chciałabym przeczytać krótki fragment książki. Nie mojej książki tym razem. Książki Agnieszki Maciąg, książki Twoja wewnętrzna moc, czyli chyba wydaje mi się, że to jest jej najnowsza książka. Ja przynajmniej ostatnia, którą ja czytałam, autorstwa Agnieszki. I to jest właśnie fragment o pewności, a potem sobie troszeczkę o tym porozmawiamy. Dodam jeszcze tylko, zanim zacznę czytać, że jeżeli macie ochotę wejść w taką większą interakcję z tymi spotkaniami tutaj naszymi czwartkowymi, czyli czwartkami od serca, to dzisiejszy temat to jest właśnie wewnętrzna pewność. Więc jeżeli macie ochotę podzielić się jakby Waszą perspektywą na ten temat, napisać jakiś wpis na Instagramie albo po prostu dwa słowa powiedzieć, na przykład gdzieś w Insta Stories, czy też napisać, to pamiętajcie, żeby oznaczyć to hashtagiem czwartki od serca. Dzisiejszy temat, czyli hashtag wewnętrzna pewność. Wewnętrzna pewność. No i oznaczajcie proszę mnie, żebym też mogła przeczytać, co tam ciekawego, jak ten temat, jaka jest Wasza perspektywa na ten temat. A teraz już czytamy fragment książki Agnieszki. Pewność we wszystkim, co robię. Niektórzy mają poczucie pewności w wybranych obszarach życia, ale w innych już nie. Na przykład czują, że ich mocną stroną jest sfera zawodowa, natomiast w kwestii relacji międzyludzkich okazują się niepewni, zakompleksieni, podejrzliwi. Przyjrzyj się sobie, zdiagnozuj te strefy w swoim życiu, w których dominuje niepewność. Skup na nich uwagę i pracuj nad nimi. Oczyść je, rozwijaj, zaufaj samej sobie. Czasem zwlekamy z podjęciem decyzji w obawie, że popełnimy błąd. Zawsze istnieje takie ryzyko. Nie znamy przyszłości i to jest piękne. Sprawia, że życie jest pasmem ciągłych olśnień, zaskoczeń, wzruszeń. Pozwala odczuwać szczery zachwyt. Jeżeli masz w sobie pewność, że wszystko będzie dobrze, pozostaniesz spokojna, niezależnie od tego, co postanowisz. Nie ma nic złego w popełnianiu błędów, w przegranej, w upadku. To właśnie upadki czynią nas silniejszymi i poszerzają nasze horyzonty. Największa ciemność jest jak wrota do krainy światła. Ostatecznie to Ty i tylko Ty decydujesz o tym, jak chcesz żyć. To Ty tworzysz swój świat i nie odbierze Ci tego żadna siła. I tutaj się zatrzymamy na tym, na dzisiaj z czytania to będzie tyle. Jak z Wami to rezonuje? Dajcie proszę znać, jak Wam się ten fragment podobał. Mi się bardzo podoba. W ogóle to też jak w jakiejś innej książce Agnieszki, chyba w Słowach Mocy, też fajnie pisała o zaufaniu, właśnie o wewnętrznej pewności.
są to tematy bliskie mojemu sercu od kilku lat, odkąd gdzieś weszłam na taką swoją drogę, swoją ścieżkę. I ja często powtarzam, cześć Wojtek, cześć skoncentrowana, cześć, witajcie. Często powtarzam, że nikt ani nic, cześć Marzenka, ci nie da gwarancji, że to, czego pragnie, cześć Beatka, twoje serce, twoja dusza, to, co chcesz robić, to, co naprawdę gdzieś jest dla ciebie ważne, cześć, yoga girl, hello, nikt ci nie da gwarancji, jakie będą rezultaty, nikt ci nie da gwarancji, czy coś się uda, czy się nie uda, ale właśnie tak jak pisze Agnieszka, w przypadku tej pewności, we wszystkim, co robię, nie o to chodzi, że ty masz dostać gwarancję na pewne rzeczy, że coś się ma zadziać według tego, jak ty idealnie to sobie ustalisz w głowie, tylko jeżeli to jest podejmowane z poziomu serca, z poziomu duszy, z poziomu takich wewnętrznych pragnień, a nie jakichś tam chwilowych, przejściowych chciejstw, umysłu, tylko naprawdę wypływa to z twojego serducha, to zawsze warto te działania podjąć i warto ufać, że to jest po coś. Cześć Agata! Po co? Po twój rozwój, po rozwój innych, których spotkasz na swojej drodze, którzy będą pod wpływem twoich działań, bo my wszyscy jesteśmy połączeni. Ach, aż się tutaj podekscytowałam, się chyba rozbiorę jednak. Tak, więc generalnie chodzi tutaj o to, żeby podejmując się realizacji pragnień serca, żeby oczywiście będą przychodziły momenty, kiedy pojawi się jakiś lęk, jakiś niepokój, jakiś właśnie chwilowy chaos i to jest też okej, i to jest w porządku i to trzeba przytulić do serca, trzeba te kawałki siebie, które gdzieś tam są zlęknione, tak? Czy nie wiem, jak się odzywa krytyk wewnętrzny, trzeba się tam z nim dogadać, ogarnąć, jak wewnętrzne dziecko, trzeba przytulić. Ale generalnie kształtujmy sobie, niech ten taki mądry obserwator, którego możemy fantastycznie wytrenować na przykład w medytacji, niech on, który zawiaduje naszymi działaniami, niech po prostu rozwija tą mądrość, która jest związana właśnie z zaufaniem. Z pewnością, że wszystko, co wypływa z serca, jest warte realizacji. Nie chodzi tu o jakąś naiwność, nie chodzi tu o głupotę, tylko chodzi o takie zaufanie, ale też oczywiście stawianie się do tego potem konkretnie działania, a nie, że o, coś nie udało się, to no widocznie tak miało być. Czasem tak, oczywiście, ponosimy porażki, oprócz sukcesów zdarzają się nam jakieś potknięcia, to jest jasna sprawa, że to jest proces jakiejś naszej ewolucji, transformacji, uczenia się. Ale to też nie zwalnia nas z tego, aby po prostu się rozwijać, starać i robić najlepiej, jak potrafimy, to do czego czujemy to wewnętrzne powołanie. Cześć, Sawiosta! Cześć, Micha! Się cieszy! Witajcie! Dobra, łyk herbatki. Co wy popijacie? Dajcie znać w komentarzach, proszę. Co dobrego u was? W ogóle jak za oknem, u nas dzisiaj śnieg. Że jeszcze mnie nie było na dworze, ale nie odmówię sobie tej przyjemności. No hello! Także... Cześć Madzia, cześć, cześć kochana. Tak, więc generalnie jak chodzi o ten temat tej pewności, rozwijajmy w sobie to zaufanie. Tak jak mówię, zaufanie to nie jest naiwność. Zaufanie pozwala nam działać. Kawa Energy, super kochana. No, u mnie, tak jak już mówiłam, podwójne herbatki. Nie wszyscy byli od początku, ale tak. Ja tu mam taką bardziej rozgrzewającą, orange, ginger. Kawka i dużo słońca, Łagaty, super. O, Monia, Inka Orkiszowa. U mnie Ineczka dzisiaj też będzie oczywiście, ale chyba tą z figami sobie zaserwuję, bo przyszła do mnie. Kto jest Inka Team? Inka Team się rozrasta. Jak ktoś z was jest Inka Team, to też oznaczajcie na Insta Stories, żebym mogła was zobaczyć, bo Ineczka to jest po prostu fajny też zamiennik na kawkę. Okej, słuchajcie, więc tak jak mówi hasło na naszej herbatce dzisiaj akurat, where there is love, there is no question.
I na tym się skupiajmy, czyli kiedy jest miłość, nie ma pytań, nie ma wątpliwości. Pielęgnujmy w sobie taką postawę. Okej, te wątpliwości umysł będzie zawsze podsyłał, bo tak jak chyba mówiłam na ostatnim live'ie, nasz umysł jest trochę jak taka patelnia teflonowa, odbijają się od niego te rzeczy dobre, spokojne, przynajmniej na jakimś etapie naszego rozwoju, a jak rzep przyciąga te lęki, obawy i tak dalej, więc naszą rolą jest ta praca, którą cały czas trzeba wykonywać, ta piękna praca, polegająca na tym, że my jednak świadomie uwagę kierujemy tam, na to, na czym chcemy się skupiać i energia równocześnie za uwagą podąża wówczas. To jest bardzo ważne. Z figami. No, to też Monia polecam. Okej. Inka to życie, dokładnie, Rebel Yoga Girl, dokładnie, kochana. Cześć Madlen, cześć Wiktoria. Okej, więc przechodząc jakby płynnie od tego tematu tej wewnętrznej pewności, tutaj chciałam zahaczyć też o duchowe prawa wszechświata, czyli ostatnio mówiłam o prawie nieprzywiązywania się troszeczkę, a teraz dwa słowa o prawie intencji i pragnienia. Prawo intencji i pragnienia jest związane z tym, żeby te intencje wysyłać jasne, czyste. I nie będę się zagłębiać w to prawo. Będziemy o tym więcej mówić już od niedzieli, bo w niedzielę rusza warsztat Duchowa Czarodziejka. Zostały ostatnie dwa wolne miejsca. Także jeżeli ktoś jeszcze chciałby do nas dołączyć, to ostatni to jest moment do jutra, bo jutro już do tajnej grupy na Facebooku, gdzie ten warsztat Duchowa Czarodziejka się odbędzie, będę zapraszała. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Także tutaj mała sprzedaż. Ale tak, ten warsztat jest bardzo fajny, intensywny, tygodniowy, codziennie live'y, takie bardziej kierowane, sprecyzowane niż tak tutaj, wiecie, pogadanka luźna. Ale tam będziemy z konkretnymi ćwiczeniami pracować z właśnie duchowymi prawami obfitości. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to w bio jest link. Natomiast teraz dwa słowa właśnie trochę w nawiązaniu do prawa intencji i pragnienia, ale właśnie o to, aby nie dawać uwagi naszym ciągłym jakimś wątpliwościom. Jeżeli coś jest dla nas ważne, okej, słuchajcie, mamy zawsze wybór. Jest jakiś twój cel, jakieś twoje pragnienie. I oczywiście sytuacja zewnętrzna jakaś jest. I każdy z nas ma wybór, czy pokieruje uwagę na te aspekty niewspierające, które oczywiście można znaleźć. Jakby co chcesz, to znajdziesz, tak? Przestrzeń jest po prostu nieograniczona w możliwości, ale też w wątpliwości. Więc, okej, coś ci na przykład dobrze szło i przestało, bo pojawiły się jakieś trudności, turbulencje. Tak jak niestety, to jest bardzo trudna sytuacja. Teraz wielu ludzi przychodzi problemy, tak? Nie chcę w to głęboko wchodzić, ale tak, związane na przykład z różnymi ograniczeniami, jakie teraz są związane wiadomo z czym, z pandemią. I no, na przykład biznesy będą upadać. I to będzie dla wielu ludzi cholernie trudna lekcja i tak dalej. Natomiast to jakby po przejściu jakiejś tam żałoby związanej, jak komuś coś po prostu runęło, co było jego życiem, bo znam takich ludzi osobiście i to jest bardzo przykre. Przychodzi taki moment, że znowu, jak masz znowu jakieś pragnienie w sercu, trzeba stanąć i zastanowić się, kieruję uwagę teraz na to, co osłabia, co rodzi wątpliwości, czy to się uda, nie uda i tak dalej, czy jednak skupiam się na tym, co pozwala wzrastać, co pozwala iść do przodu, co buduje to wewnętrzne zaufanie. Bo cześć, kochana. Olejkowa, królowo. Bo jeżeli my sami nie uwierzymy w swój cel, w jakieś swoje marzenie, w swoje pragnienie, to jest po prostu jak w banku, że to się nie zrealizuje. My tego nie zrealizujemy. Żeby cokolwiek zaistniało w rzeczywistości naszej zewnętrznej, żeby cokolwiek mogło mieć jakby rację tutaj bytu, w tym naszym świecie, w tym lustrze rzeczywistości, to musi się najpierw wydarzyć wewnątrz. Czyli wysyłanie intencji to nie jest wysyłanie wątpliwości. Wysyłanie intencji powinno się odbywać przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy połączeni właśnie ze swoim sercem, ze swoją duszą,
z tą naszą taką bazą wewnętrzną, czyli na przykład po medytacji, czy właśnie w naturze, czy kiedy my czujemy się dobrze. Nie ma sensu coś takiego, jak teraz sobie, o, siadam, wyślę intencję, jestem cała jakaś, wiecie, podbuzowana w lęku, usłyszałam coś, co mnie przestraszyło, nie wiem, po prostu chwilowo mam jakiś moment, gdzie nie ufam, gdzie się boję. Nie, wtedy to nie jest dobry moment na wysyłanie intencji, wtedy ty wysyłasz strach i co wysyłasz, to wraca, więc jak bumerang, więc pamiętajmy o tym. Tutaj na szybko, ale dzięki Madziu za twoje podziękowania, cieszę się. No witam, witam, witam. Także pamiętajcie o tym. Po pierwsze, pamiętajmy o tym. Po pierwsze to zaufanie, ta pewność, że to, co się rodzi w naszym sercu, ma możliwość, szansę, jest tam po to, abyśmy my się tym faktycznie zajęli, żeby to wyrażać, żeby to kreować. Każdy z nas przyszedł tu po to, żeby coś w swoim życiu kreować, a nie po prostu siedzieć i się bać, tylko kreować, działać, tworzyć. Raz się uda, raz się nie uda, to jest jasna sprawa, ale generalnie chodzi o to, abyśmy byli w tej kreacji, abyśmy byli w tym przepływie, abyśmy byli w tym ruchu. Więc niezmącony spokój. Jeżeli ten spokój ci ucieka, wracaj, praktykuj. Znaczy, jeżeli, to nie ma w ogóle mowy o żadnym jeżeli. Każdy z nas potrzebuje codziennie łączyć się ze swoim spokojem. To jest Weronika. Każdy z nas, po prostu, nie ma czegoś takiego, że my wejdziemy już na jakiś poziom oświecenia, Buddy i tak dalej, i po prostu już nic nas nigdy nie zachwieje tej pewności, nic po prostu nas już nie da nam tego pstryczka w nos. Tak się nie dzieje. My jesteśmy, każdy z nas jest w podróży, każdy z nas jest człowiekiem, i jeden może mieć to już z większą lekkością, drugi może zaczyna się tego uczyć, ale każdy z nas musi to kontynuować. Po prostu dzień po dniu kontynuować budowanie tego zaufania do siebie, czy to poprzez medytację, czy kontakt z naturą, czy mantry, co kto lubi, tak? Dla każdego, czy jogę, dla każdego coś miłego, ale generalnie, żeby się ze sobą łączyć z tym wewnętrznym zaufaniem. Później, jak pojawiają się na twojej drodze realizacji twojego celu te wątpliwości, nie pozwalaj sobie na to, żeby za nimi podążać. I uwaga, to jest wybór. Cześć Kasia, to jest nasz wybór. To jest kwestia tych nawyków myśleniowych, ale my mamy na to wpływ i możemy i powinniśmy według mnie to kontrolować. Bo jeżeli my, wiecie, wejdziemy w tą spiralę, o nie, to się nie uda, to się nie uda, to się nie uda i ciągłe wątpliwości się nawarstwiają, co my sobie robimy wtedy? Odbieramy sobie możliwość, żeby to, co chcemy, się zamanifestowało w tym świecie zewnętrznym. To się po prostu objawia, pstryk, za chwilę będzie więcej tych problemów, jeżeli my dajemy temu uwagę. I po prostu ja chyba powtarzam 1000 razy na każdym możliwym live'ie to hasło: za uwagą podąża energia, bo tak jest. To jest po prostu nasz zasób największy, nasza uważność, tam, gdzie ją pokierujemy. W ogóle z innej beczki teraz, oprócz duchowej czarodziejki, z którą startujemy teraz w niedzielę, oczywiście zapraszam, w bio macie link, jak jeszcze ktoś chce ostatnie 2 wolne miejsca, ale planuję w tym roku zrobić projekt, 2 projekty planuję, ale jeden z nich będzie związany właśnie też z uważnością, z mindfulness, ale to na spokojnie, bo widzę po sobie, widzę po otoczeniu, widzę po ludziach, że to jest po prostu najcenniejsza teraz umiejętność, żeby tą uwagę naprawdę świadomie kierować, nie pozwalać sobą szarpać na lewo, na prawo, gdzieś, tylko ją skoncentrować na tym, na czym chcemy. Teraz się zatrzymam i przeczytam Wasze komentarze. Co tutaj ciekawego piszecie? Patrycja, uwielbiam Twoją energię. Bardzo ważne, co mówisz. Niech relacja ze sobą i praktyka zaufania stanie się codzienną rutyną. Dzięki, kochana. Bardzo Ci dziękuję. Zdecydowanie tak, właśnie praktykujmy. Cześć Madziu. I Weronika, ha, ha, ha. Mam tonę nieopublikowanych historii, zdjęć, etc., bo zawsze coś. Tak, czyli ta niezłomna wola. Niezłomna wola, działanie i niepozwalanie, żeby właśnie zawsze coś, żeby to coś nas obciągało. Oczywiście, to jest okej, że tak się zdarza, ale właśnie przychodzę dzisiaj z przypomnieniem, żebyśmy wszyscy się skupili na tym, że jednak nie musi tak być. Te rozpraszacze, to dawanie uwagi tym rzeczom, które nas nie wzmacniają, to nie jest coś, co po prostu, w czym musimy trwać. Możemy się przestawić i budować tą ścieżkę
uważną bycia w kontakcie z tym, co jest dla nas ważne, w zaufaniu, w tej miłości. Moim zdaniem nie da się zrobić tego tylko i wyłącznie poprzez pracę taką z umysłem, czyli pracę z nawykami, różnego typu. Więc tutaj wszystkie takie metody, narzędzia jak do pracy, jak na przykład psychoterapia, inna terapia, coaching, rozwój osobisty, to wszystko jest ważne. Praca z przekonaniami, z czego ja też korzystam w pracy z Wami, to wszystko jest bardzo ważne, ale nie zastąpi i jakby to powinno iść często dwutorowo tej praktyki budowania zaufania na poziomie duchowym. Czyli praca z umysłem tak, ale do tego trzeba dołożyć jeszcze ten element właśnie pracy z serduchem, tego, bo no umysł on zawsze coś jeszcze, nie jesteśmy w stanie, wiecie, wziąć na warsztat wszystkich naszych ograniczających przekonań, schematów. Warto przepracować oczywiście i wziąć po prostu się kiedyś w naszym życiu, jak się zaczynamy właśnie budzić i ogarniać, że coś tam nie do końca to funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli. I wielu z nas już taki etap przeszło, niektórzy mają to jeszcze przed sobą, że po prostu wzięliśmy te bebechy, wywaliliśmy z tego umysłu, zobaczyliśmy te schematy, te ograniczenia, dużo rzeczy, które nieśliśmy gdzieś od dzieciństwa czy od czasów szkolnych, co nas najbardziej blokowało, przepracowaliśmy, przetransformowaliśmy to, ale też mówiłam w ostatnim filmiku na YouTube, wszystkiego się nie da zrobić, tak? Bo życie cały czas jest ta nasza ewolucja i różne rzeczy będą jeszcze wypływały. Niektóre rzeczy, które wydawało nam się, że już tam okiełznaliśmy te chochliki w umyśle, będą jeszcze delikatniej, ale jeszcze wychodzić, żeby jeszcze się tutaj pochylić, żeby jeszcze to transformować. Więc transformacja jest ciągłym procesem, który się nigdy nie kończy, ale to jest cudowne. Natomiast to jest jeden aspekt. Drugi, serducho. Praca ta duchowa, ten rozwój duchowy, to budowanie tego zaufania, coś, co dla umysłu może się wydawać, o Boże, to jest naiwne, to jest głupie, jak to podążać za sercem, przecież tutaj logika to i to podpowiada. Przekonałam się nieraz, że serducho wie najlepiej. Także oczywiście nie każdy musi taką ścieżką podążać, ale myślę, że większość tutaj osób, które wchodzą na mój profil Coaching Serca, wiedzą, że my tutaj przede wszystkim uczymy się słuchać serca. Więc ta praktyka zatapiania się w zaufaniu, w serducho jest priorytetowa. No, także, także tak. No i tak, warto też wysyłając te intencje i później działając w celu tych realizacji naszych pragnień, naszych marzeń, właśnie w tym zaufaniu, z tą wewnętrzną pewnością, zachować przy tym wszystkim pogodę ducha. Czyli będzie nam łatwiej wtedy podnosić się po ewentualnych upadkach, czy nawet porażkach, zachować tą pogodę ducha, pielęgnować w sobie ten pierwiastek taki, no po prostu optymisty. To też już mówiłam na jakimś live, że nie pamiętam, czyje to były słowa, ale że jestem optymistą, czy jestem optymistką, bo nie warto, nie opłaca się być pesymistą, po prostu. To nie o to chodzi, że my nie mamy mieć tych ciemnych momentów, tak, bo to już też czasami jest nie do końca od nas zależne, chemia w naszym ciele i tego, jak to funkcjonuje. Tutaj w temacie Human Design byśmy musieli sobie więcej pogadać. Analizę cały czas robię, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście zapraszam na analizę Human Design. Natomiast tak czy owak, obojętnie od tego, ja kiedyś byłam bardzo osobą pesymistyczną, może za dużo powiedziane, ale jednak było mi bliżej do pesymizmu niż do optymizmu. Więc można się tego nauczyć, można sobie wyrobić pewne właśnie nawyki myślowe związane z optymizmem. Uważajmy na to, co wkładamy do swojej głowy, co czytamy, w jaki sposób się kierunkujemy. Możemy się tak wytrenować, że okej, jednego dnia będziemy w jakimś ciemnym dole, melancholii, w ogóle załamiemy się czymś, bo coś poszło nie po naszej myśli, ale możemy wytrenować się tak, że na drugi dzień wstajemy i w ogóle z nową siłą, energią decydujemy, działam dalej, nie poddaję się, po prostu wiecie, i wszystkie przeszkody i klapki na oczy, dosłownie klapki na oczy i robię swoje. To jest moim zdaniem najlepsza strategia, jaką możemy podjąć, bo no skupiając się na ograniczeniach, na tym nawet, że kiedyś coś było łatwiej, bo gdzieś warunki zewnętrzne były łatwiejsze, być może tak, ale co z tego, jeżeli się będziesz skupiać na tych warunkach zewnętrznych,
I że, o Boże, bo nie wiem, 5 lat temu to coś tam było bardziej sprzyjający klimat, nie, na przykład dla przedsiębiorców. Może był, ale co z tego znowu? Skup się teraz na tym, co teraz jest dobre. I jak ten rzep, łap to, co dobre. To buduje naszą moc. Pogoda ducha buduje naszą moc. Te poczucie sprawczości, to poczucie sprawczości. Też możemy sobie budować, po prostu budować z dnia na dzień. I potem zauważamy, jeżeli faktycznie dajemy w nasze działania to zaufanie po pierwsze, po drugie kierujemy uwagę cały czas na to, żeby jednak się skupić na tym, co jest dobre. Coś zrobiłaś, masz rezultaty, skupiaj się na tym, co jest w tym dobre, jakie są pozytywy. Nie na tym, o Boże, ale to mogło być lepiej, to mogło być lepiej, to mogło być lepiej. Nie! Perfekcjonizm to nie jest dobra strategia. Skupię się na tym w zaufaniu, w miłości do siebie, w szacunku do siebie i do innych, co już pozytywnego udało Ci się zrobić. To buduje Twoją moc, tą pogodę ducha, poczucie sprawczości i to, że kolejnego dnia chce Ci się jeszcze bardziej i budzisz ten entuzjazm i on powolutku się rozkręca jak taka lokomotywa. Dobra, co chciałam na dzisiaj jeszcze na koniec powiedzieć? Za chwilkę wylosujemy sobie kartę z afirmacją. Na koniec chciałam Wam życzyć pięknego już weekendu, bo w sumie już jutro piątek, więc cudownego, cudownego weekendu. Jeżeli macie ochotę z moją energią podziałać bardziej indywidualnie, to już wszystko chyba powiedziałam tutaj. W niedzielę startuje Duchowa Czarodziejka. Ostatnie dwa wolne miejsca. Przez tydzień będziemy codziennie na live'ach działać z duchowymi prawami wszechświata. Natomiast w lutym. Na drugą połowę lutego, jak ktoś ma ochotę, są jeszcze miejsca na analizę Human Design, gdzie sprawdzimy, co tam dokładnie, jakie są te Twoje potencjały, jakie są Twoje właściwości, a jakie są też Twoje cienie. Co jest takiego, z czym można popracować, co można rozświetlić po prostu. Tak, także tyle, kochani. Na koniec afirmacja od Louise Hay. Zobaczymy, co dzisiaj nam tutaj karty, powiedzą. Także. Wylosujemy sobie kartę. Zobaczymy, co tutaj się nam pojawi dzisiaj. Uwaga, uwaga. Param. Karta na dziś. Zobaczmy. Życie jest proste i łatwe. No właśnie, niech ta karta po prostu już powie swoje, przyjrzyjcie się jej. Życie jest proste i łatwe. Wiem wszystko, co muszę w danej chwili wiedzieć. Ufam sobie i ufam życiu. No nie, to jest niesamowite, jak te karty widzicie, że ja je losuję, jak one rezonują z tematem, o jakim mówimy. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Wiem wszystko, co muszę w danej chwili wiedzieć. Ufam sobie i życiu. Wszystko jest takie, jakie być powinno. Dokładnie. Życie jest proste i łatwe. Z tą myślą nas, słuchajcie, kochani, zostawiam. Fajnie, że dołączacie. Jak ktoś ma ochotę, powtórka będzie zapisana w IGTV jako filmik, także możecie sobie wrócić cały ten live, obejrzeć, odsłuchać, bo mówiliśmy dzisiaj właśnie o wewnętrznej pewności, o zaufaniu. Na tym się koncentrujmy. Na tym się, kochani, koncentrujmy. Łączmy się z serduchem. Łączmy się z pragnieniami naszego serca, naszej duszy i działajmy z tego poziomu. Działajmy z tego poziomu. Monia mówi piękne słowa i ilustracja. Dokładnie. Piękne są te karty, uwielbiam. O, cześć, cześć Rafał. Rafał, wpadłeś, widzę też na końcówkę. To też zachęcam do obejrzenia sobie na IGTV powtóreczki. Mam na to lek. Żegnam się z Wami, kochani. Pięknego dzięki, kochana. Pięknego weekendu. Raz jeszcze już Wam na zaś tego weekendu życzę. I jesteśmy w kontakcie. Widzimy się w kolejnym czwartku od serca za tydzień oczywiście, a z niektórymi z Was widzę się już w niedzielę na webinarze i w duchowej czarodziejce. Tak, często sobie sami życie komplikujemy. Dokładnie. Z przyjemnością. Super, Rafał. Miłego dzionka również. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I pamiętajcie, właśnie zapomniałam. Jak ktoś chce pobawić się ze mną tutaj wspólnie na przestrzeni internetowej, to nasze spotkanie czwartkowe, to co dzisiaj było, oznaczamy hashtagiem czwartek od serca
mnie tutaj małpką coaching serca i hashtag dzisiejszego tematu, czyli wewnętrzna pewność, wewnętrzna pewność. I co o tym myślicie? Także dzielcie się, czy to w postach, czy w Instastorisach, żebym sobie mogła zobaczyć. Dzięki, Wam też udanego dzionka. Dzięki, dzięki. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.